Witajcie kochani, dziś na moim kanale mamy kolejnego gościa specjalnego. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Udało mi się namówić Anię z kanału Kawa bez cukru. Jeśli jeszcze Ani nie znacie, to musiałaś się napracować. No, ja chętnie z tobą nagrywam. Bardzo mi miło, ale cieszę się, że wreszcie nam się udało nagrać jakiś filmik stacjonarny. U Ani na kanale będziecie mogli zobaczyć drugi filmik, także sprawdzajcie już w poniedziałek. A my co, dzisiaj robimy? Tak, kosmetyczny i odpowiemy na kilka pytań, które mogą was zainteresować. Miejmy nadzieję. No ja, pewnie, że tak. Ja kiedy oglądałam ten tak, rzeczywiście bardzo mi się spodobał. Anita zaproponowała, żebyśmy wspólnie nagrały ten tak. Ja tak i rzadko nagrywam na swoim kanale, tak jakoś wewnętrznie nie mam do nich przekonania, ale ten, który mi wskazałaś, zachęciłaś mnie. Poznać troszeczkę ciebie, żeby nasze widzki, widzowie mogli troszeczkę nas poznać, bo to nie jest takie konkretne Q&A, kiedy zadają ci pytania, czasami bardzo prywatne, tak. A tutaj możesz sobie troszeczkę pozwolić właśnie na to, żeby opowiedzieć o sobie, coś pokazać, coś zainteresować, czymś ciekawym. To powiedzmy od razu, jaki tak nagrywamy. Tak, dzisiaj nagrywamy tak, który nazywa się Sleeping Beauty. Mam już tutaj przed sobą pytania, także może ja będę zadawała pytania i razem będziemy wspólnie odpowiadały. Ale zróbmy tak, że w związku z tym, że jesteś moim gościem dzisiaj, to ty będziesz zaczynała pierwsza. Dobrze, oczywiście. Tak? No to lecimy. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Jaki jest twój ulubiony sposób zmywania makijażu wieczorem? Chusteczki do demakijażu czy mycie twarzy? To jest trochę, jeśli o mnie chodzi, dziwne zestawienie, bo nie ma innej alternatywy, a u mnie właśnie ta trzecia alternatywa jest obowiązująca. Moim ulubionym produktem do zmywania makijażu jest sfatygowane opakowanie mojego Take the Day Off, wszystkim znanego właśnie, wszystkim znanego balsamu. Którym zmywam makijaż i który doskonale wpływa na moją cerę, mimo iż jest tłusta, nie zapycha, zmywa każdy makijaż i naprawdę nie ma z tym problemu. To jest już moje drugie opakowanie, jest niesłychanie wydajne i rzeczywiście można, nie wiem jak jest z wodoodpornym makijażem, bo ja nie daję używam radę. Wodoodpornego makijażu. Daję radę i słuchajcie, to jest taki produkt, który jest w stanie poradzić sobie z zastygającą wymazką na ustach, taką dosyć mocną. Ja kiedyś miałam taką smashboxę, one są bardzo takie znane, popularne i nawet robi się taka momentem taka skorupka na skórze, taka wiesz, intensywna, twarda i ten produkt sobie z nią radzi. Także znowu Double Wear, ciężki podkład. Tak, Double Wear używam, rzeczywiście tak. Fajnie zmywa. Fajne jest to uczucie, jak też rozpuszczam, ja strasznie lubię sobie mocno rzęsy malować. Ja wiem, że tak nie powinno być i czasem robię sobie pajęcze nogi, ale rzeczywiście jaką ulgę się czuję w momencie, w którym zmywa się maskarę z rzęs, to jest coś fantastycznego. Także Ani, jaka tam była alternatywa? Na pewno nie chusteczki do demakijażu. Czy mycie z wodą? Mycie z wodą oczywiście czyli potem to. Też, ale najpierw zmywanie makijażu tym oto produktem Take the Day Off. To jest mój ulubieniec zdecydowanie. No właśnie, a ja słuchajcie, jeżeli o mnie chodzi o zmywanie makijażu, to zdecydowanie chusteczki idą w kąt. Nie ma w ogóle opcji, żebym używała chusteczki, dlatego że mam cerę wrażliwą. A przez to, że mam cerę wrażliwą, taka chusteczka, pocieranie tej skóry chusteczką, to jest zabójstwo. Więc w ogóle nie wyobrażam sobie już nawet, nie wspomnę o tym, że zmywanie tuszu do rzęs taką chusteczką, to w ogóle jest jakaś katastrofa. To jest katastrofa, to jest męka. No właśnie, jeszcze żeby sobie nie połamać rzęs, gdzieś tutaj trzeba bardzo z tym uważać, także nie polecam. Chociaż może pojawić się u mnie chusteczka, ale w takich ekstremalnych wypadkach. Na pewno nie wieczorem, ale w jakichś ekstremalnych wypadkach, gdzieś muszę na przykład coś zmyć albo poprawić na twarzy, to wtedy gdzieś ta chusteczka momentalnie, a to jest bardzo, bardzo rzadko. Natomiast ja ostatnio robiłam na moim kanale filmik o mojej pielęgnacji wieczornej i porannej i tam pokazywałam, jakie robię kroki w demakijażu i u mnie to nie jest tylko mycie z wodą, u mnie jest pierwsze ściąganie pierwszej warstwy płynem micelarnym, później jest take the day off. Później jest jeszcze mycie skóry z pianką. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby nie użyć w demakijażu wody. Wody, to ja sobie też nie wyobrażam. Bo woda to jest najlepszy środek czyszczący naszą skórę i musi być. Z jakimś delikatnym produktem musi być. To ja zdecydowanie też. Po takim wstępnym demakijażu woda, woda i zawsze woda. Tak, dobra. Słuchajcie, lecimy z drugim pytaniem. Jaki jest twój ulubiony płyn do demakijażu lub chusteczki? No więc nie chusteczki, a mój ulubiony płyn do demakijażu to jest też ostatnio od dłuższego czasu Green Pharmacy, nie wiem czy używałaś. Bardzo fajny, równający się z garnierami różowymi, z miksą
z tego rodzaju kosmetykami do demakijażu. Także u mnie Green Pharmacy jakoś tak się przyzwyczaiłam. Ja mam bardzo wrażliwe oczy, bardzo wrażliwe to tak oczy. Jak ja. I dlatego bardzo się boję eksperymentów i nie znam zbyt wielu płynów micelarnych, które są na polskim rynku, ponieważ no, zdecydowanie boję się eksperymentować. A jak zmywasz oczy tym Save the Day Off, tym balsamem, to nie masz takiego uczucia, że gdzieś tam ci podrażnią? Nie, zdecydowanie. No właśnie ja też nie. Bardzo lubię zmywać oczy tym produktem. Mhm. Nawet zdecydowanie bardziej niż stosowanie jakichś płynów czy żeli, bo on fajnie rozpuszcza ciężki, taki właśnie pomalowany rzęs, nawet wodoodpornym tuszem. Idealnie radzi sobie z linerem i przez to tych oczu też nie podrażnia. Mhm. Green Pharmacy również polecam tym wszystkim, którzy mają problemy z nadwrażliwymi oczami, naprawdę doskonale się sprawdza. Ja akurat używam, tam są dwie wersje, ja akurat używam tej wersji z owsem i za tą wersję mogę Wam gwarantować, przynajmniej u mnie się doskonale sprawdza. Okej, okay, czyli znamy już płyn, a słuchajcie, ja nie mam takiego ulubionego płynu do demakijażu, natomiast bardzo lubię żel micelarny. Tak, dokładnie. Wersja Bławatek i Pantenol. U mnie sprawdza się świetnie. Wielokrotnie też go polecałam u siebie na kanale, chociaż znam dziewczyny, które również posiadają skórę wrażliwą, tak jak ja, i niestety ten produkt troszeczkę je podrażniał. Ciężko mi powiedzieć, od czego to zależy. Być może jest tu jakiś składnik aktywny, który rzeczywiście na niektórych działa lepiej, a na niektórych gorzej. Natomiast u mnie sprawdza się super, jeśli chodzi o oczyszczanie, to ten żel micelarny, no i tak jak wspomniałam, Ania. Ta-da! Nieodzowny. To jest coś, co musi być zawsze u mnie w kombinacji. Najlepszy, zdecydowanie najlepszy. No to co, lecimy z kolejne pytanie w takim razie, odważnie do przodu. Twój ulubiony sposób na zbywanie makijażu wodoodpornego? To już się wytłumaczyłam, ja nie używam żadnych produktów wodoodpornych, także myślę, że Take the Day Off zdecydowanie by sobie poradził, natomiast nie mam w zwyczaju niczego wodoodpornego. Nie używam, nawet latem nie używam wodoodpornych maskar. Staram się szukać takich maskar, które po prostu się nie rozmazują. Nie wiem, jakoś nigdy nie trafiłam na coś takiego, co by mnie szczególnie zainteresowało, zwłaszcza jeśli chodzi o maskary. Zawsze mówiło się, że maskarą wodoodporną można bardziej wymalować rzęsy na przykład. Ja nigdy nie trafiłam na taki produkt. Miałam tylko takie bardzo nieliczne spotkania z produktami wodoodpornymi i naprawdę jakoś mnie nie zachwyciły. Nie mam takiej potrzeby. Ja jak jestem na urlopie, to się w ogóle nie maluję, także nie potrzebuję do basenu mieć wymalowanych rzęs. No i bardzo dobrze. Także jakby wodoodporne kosmetyki niekoniecznie mi się sprawdzają. Mówię, bardziej stawiam na jakość kosmetyków niewodoodpornych, które będą się utrzymywały nawet dłużej, na większy upał. Czyli to takie mają przedłużone działanie, jak się mówi. Tak, właśnie. A ja znam jeden taki tutorial, który ma takie właśnie przedłużone działanie. Nie jest wodoodporny, a daje fajny efekt. A jakiż to? Estée Lauder? Double Wear? Double Wear? No, jest naprawdę wszystko, super. Wszystko, co Double Wear okazuje się, jest super. I ten, powiem Ci, że to jest taki jedyny z tuszy, który naprawdę nie jest tuszem wodoodpornym, a bardzo długo utrzymuje efekt pięknych rzęs i nigdzie się nie odbija. I możesz nagrywać, możesz mieć tutaj takie, wiesz, mocniejsze światło, czy na przykład taką bardziej deszczową pogodę, kiedy ta wilgoć jest mocniejsza. To jest świetny tusz. Polecam Ci, jak będziesz miał jakieś możliwości, to sobie wypróbuj. No, do wszystkiego, co z nazwą Double Wear, mnie nie trzeba długo przekonywać. Ja jestem zakochana w podkładzie Double Wear. Ale w tej oryginalnej wersji? W tej oryginalnej wersji, którą używam od 20 lat. A próbowałaś miód? Próbowałam miód, niestety na mojej tłustej cerze się nie utrzymuje. Wiesz co, tak patrzę, że przez cały film będę patrzyła do podglądu, bo nie jestem przyzwyczajona do tego, że podgląd jest nad kamerą. Ale nie szkodzi, przecież my Cię wybaczymy. Przepraszam Was za to bardzo. Wybaczymy, Ani. Przepraszam Was za to bardzo. Trudno mi się skoncentrować na obiektywie, skoro na górze widzę podgląd. U mnie jest podgląd obok, także łatwo go ominąć w sobie. A ja znowu, słuchajcie, momentami zerkam w podgląd, dlatego że dzisiaj nagrywamy w hotelu Okęcie, który znajduje się tutaj w Warszawie i ciągle gdzieś tutaj przechodzą między nami ludzie, także mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało, a nagrywamy, ponieważ Ania przyjechała dzisiaj specjalnie do Warszawy i postanowiliśmy wykorzystać ten piękny hotel i nagrać tutaj właśnie filmiki dla Was. No dobra, rozgadałyśmy się, lecimy z kolejnym. Który teraz mamy? Czwarty. O! Robisz peeling wieczorem? Jeśli tak, to czego używasz? Szmatki, chusteczki, szczoteczki typu Clarisonic?
Szczoteczki, ale nie typu Clarisonic. Ja mam tutaj moją sfatygowaną już bardzo szczoteczkę, najzwyczajniejszą w świecie, taką manualną, której używam. Ona ma tutaj w środku jeszcze takie wypustki plastikowe. A, fajne. I to jest szczoteczka, której ja używam codziennie wieczorem, ze zwykłym, akurat tym razem ze zwykłym płynem, ze zwykłym żelem nawilżającym. I nie używam w związku z tym żadnych peelingów, żadnych chusteczek, żadnych innych rzeczy, tylko tą szczoteczką peelinguję, a jednocześnie nawilżam. Przy okazji polecam Wam bardzo serdecznie, to jest nowość z Perfekty, Hydromagnetic. To jest ultra nawilżający żel myjący do twarzy. Naprawdę tak fantastycznie nawilża, ma takie granulki. No właśnie widać takie granulki. Nawilżające. Zdecydowanie nie ma żadnego ściągnięcia po tym żelu, także użycie dla mnie tych dwóch rzeczy wieczorem jest wystarczającym peelingiem. Miałam sprawdzaną skórę twarzy, nie mam jej nazbyt spilingowanej, czyli fakt, że używam tej szczoteczki codziennie wieczorem, nie wpływa niekorzystnie na moją cerę, bo tego się troszeczkę obawiałam. Ja lubię jednak takie hardkorowe zachowania, bo moja cera, będąc cerą tłustą, jest skórą grubą, więc wymaga takiego konkretnego oddziaływania. A z drugiej strony też przyznasz, że łatwo przesadzić, więc... Bardzo, zwłaszcza jak za często wykonuje się to złuszczanie i wtedy ta skóra nie ma czasu, żeby się zregenerować i odbudować, naprodukować nowe komórki. To jest bardzo ważne. Tak, w każdym razie u mnie ten dół zdecydowanie się sprawdza. Jak mówię, polecam Wam bardzo serdecznie tą Perfektę, nawet do skóry normalnej będzie Wam naprawdę fantastycznie nawilżała skórę, a Clarisonica, zastanawiałam się nad Clarisonicem, ale doszłam do wniosku, że ja jestem tak kapryśna, że czasem używam rzeczy, czasem ich nie używam i wydać trochę pieniędzy na ten Clarisonic, a potem go odłożyć na półkę, to nie było moim celem, także na razie posługuję się zwykłą manualną szczoteczką, która się sprawdza. No i to jest bardzo ważne. A ja, słuchajcie, jeżeli chodzi o peeling wieczorem, to oczywiście wykonuję peeling, robię go 2 razy w tygodniu. Ja mam cerę mieszaną, nie tylko mieszaną, więc u mnie też złuszczanie jest bardzo ważne, natomiast ja uwielbiam kawitację. Kawitacja. Kawitacja to jest takie moje must have już od wielu, wielu lat w sumie i naprawdę gorąco każdemu polecam, bo jeżeli stosujemy ją regularnie i regularnie wykonujemy w domu, nawet u kosmetyczki, ale lepiej w domu, to ta skóra wygląda pięknie, zawsze rozświetlona, złuszczona, ta nadprodukcja sebum jest mniejsza, poza tym mamy tutaj takie działanie mikromasażu, świetna sprawa. No, to co? Następne pytanie. Oczywiście. W pielęgnacji wieczornej wolisz kremy czy olejki, oliwki, które? Tutaj mi się ostatnio zmieniło troszeczkę. Miałam takie przeświadczenie, że jeżeli ja mam tłustą cerę, to dla mnie kompletnie nie nadają się olejki i za nimi nie przepadałam. Do momentu, do którego nie poznałam olejku z Bandi. Słuchajcie, to jest najnowsza seria z Bandi Phytocare. To jest dokładnie odmładzający fitoekstrakt olejowy, który stosuję razem z kremem Phytocare na noc. I to jest rzeczywiście taka ulga dla skóry. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak dobrze może olejek oddziaływać na uspokojenie mojej skóry. Także generalnie z Bandi ten oto olejek. Ale jeszcze jedna rzecz, która się tutaj nie zmieściła. Tak trochę wychodzę poza ramy tych pytań. A nie szkodzi. Nie wiem, czy to tak powinno być. Nie, słuchaj, absolutnie nie. Również Bandi, słuchajcie, to jest mój święty graal. To jest tak fantastyczna rzecz, że ja się cieszę, że to peeling pasowy. Peeling pasowy, silnie nawilżający. Seria anti-dry, świetna seria. Dokładnie, tak. Nakłada się to na całą noc, rano budzicie się z tak nawilżoną skórą, że to jest po prostu historia. Polecam Wam z całego serca spróbowanie tego. Ja kiedy przeczytałam peeling kwasowy, to pomyślałam sobie, jak on może być silnie nawilżający, jakim cudem on ma wytrzymać na mojej buzi całą noc i ma mi nie zrobić krzywdy. On nie tylko, że nie robi krzywdy, ale on fantastycznie, naprawdę fantastycznie oddziałuje na skórę. Także z mojej strony polecenie dla Was do każdego typu cery na pewno się sprawdzi. Tak, ja też uważam, że to jest świetny produkt. I jeśli o mnie chodzi, to ja zdecydowanie stawiam na kremy treściwe, takie regenerujące, odżywiające, ale lubię też maski całonocne. Też lubię maski całonocne. Jeśli chodzi o maski, to ja też mam jeden produkt z Bandi, z tej samej serii Anti-Dry. I to jest kremowa kreacja nawilżająca, naprawcza. Przepięknie pachnie, to jest taka gęsta, treściwa maska, krem. Nakładamy ją albo na 10 minut, albo na 15, albo na całą noc. I skóra jest przepiękna i to jest już kolejne moje opakowanie, chyba trzecia albo czwarta. Uwielbiam, bo jeżeli chodzi o maski też całonocne, to mam tutaj też takie maleństwo. O, tego nie znam, to Yonel. To jest Yonel Nano maska progresywna, która zawiera w swoim składzie, oprócz nanodysków jako nośników substancji, kwasy.
przez to też działa tak jakby rozjaśniająco, rozświetlająco, troszeczkę niweluje jakieś wypryski, które mogą się pojawiać. Coś wspaniałego. Miałam z tej serii krem na noc. No, wiesz, już nie ma tej serii. Nie ma tej serii? Nie, już nie ma tej serii. Ja też bardzo ubolewam. Jeszcze gdzieś można dostać takie mini podróżne opakowania tych maseczek, natomiast nie ma. Bardzo fajnie, taka buzia uspokojona po tym była. Tak fajnie się było budzić i widzieć, że jest taka delikatna, ma wyrównany koloryt i w ogóle jest taka uspokojona. No, ta maska też jest naprawdę wspaniała. A jeszcze tylko nawiążę do jednej rzeczy, o której powiedziałaś, a propos kwasu. Że jak mogą być kwasy, które silnie nawilżają? Otóż są takie substancje, są takie kwasy, które można podzielić na te silnie złuszczające, ale też takie, które mogą nawilżać. I tutaj też bardzo ważne jest stężenie tych kwasów. Bo na przykład kwas glikolowy, który jest kwasem dosyć piekącym na skórze, im wyższe ma stężenie, tym silniej złuszcza, a w takim stężeniu tam powiedzmy 10, 12, 15% można nawilżać. To jest bardzo ciekawe. Więc tutaj zależy od tego, jaki znajdziemy ten kwas. Rozumiem. Zawsze od Anity można się czegoś dowiedzieć. Na niej to można polegać. I teraz zasypiasz, czy kładziesz głowę na poduszkę i śpisz? To jest A. Nie możesz zasnąć? B. C. Zajmie ci kilka minut. Zdecydowanie B. I to takie duże B. Ja jestem z tych osób, które mają problemy z zasypianiem. Jak już zasnę, to śpię, natomiast mam problemy z zasypianiem i też sama sobie nie pomagam, bo różne czynności wykonuję w łóżku, przeglądam wiecznie wszystko, przeglądam telefon, przeglądam internet, przeglądam filmy na YouTubie. Nie umiem przyłożyć głowy do poduszki, bo po prostu leżę i się nudzę w momencie, w którym nie mogę zasnąć. Ja zdecydowanie mam problem. Poza tym ja też jestem sobą i mój mózg się budzi na wieczór. Ja nawet jeżeli bardzo wcześnie wstanę i tak na przykład jak dzisiaj rano wstałam o 4, to myślę, że około 19 znowu wrócę do takiej swojej większej formy i będę mogła wykonywać jeszcze jakieś działania, bo przed południem byłam taka troszeczkę nieprzytomna od tego wstawania, ale generalnie jestem sobą, więc to, że nie zasypiam, to się związane z tym. Tak. No nie, ja akurat mi zasypianie zajmuje kilka minut, ale generalnie nie mam z tym żadnego problemu, więc jak kładę się na poduszkę, to padam. To ci zazdroszczę. Ja mogę być, nie wiem, jak zmęczona, najpierw będę musiała się położyć i odpocząć, a dopiero potem. A dopiero zasnąć. Dopiero potem muszę zasnąć. To są dwie oddzielne rzeczy u mnie, tak, zdecydowanie. No to rzeczywiście myśmy zrobiły dzisiaj już bardzo, bardzo dużo, a dopiero jest za 11:30, także. Tak, udało nam się dzisiaj w miarę wcześnie spotkać, bo były naprawdę duże warszawskie korki. Nagrałyśmy już filmik, który pojawi się u Ani na kanale, także koniecznie musimy do niej zajrzeć. Tak? Też wypowiadamy się na tematy kosmetyczne. Typowo kosmetyczne. Ale mogą Was zainteresować. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Ani, ja Tobie również dziękuję za to, że udało nam się nagrać ten filmik. Dziękuję Ci. Pojawiłaś się u mnie, było mi naprawdę miło. Mam nadzieję, kochani, że nie przeszkadzały Wam dzisiaj odgłosy w tle, które mogliście tutaj niestety podsłuchiwać. Myślę, że nam wybaczą. Miałyśmy akurat takie warunki, a nie inne, więc ja mam też nadzieję, mam że możemy nadzieję liczyć na wybaczenie widzów. Przy okazji pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, bo od tego powinnam zacząć spotkanie na Anitę kanale. Ja zapraszam Was na kanał Ani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa!